Boże Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Hamburg, 26 października 2024. Mamy tutaj świętego Ansgara, pierwszego biskupa Hamburga, miasta Maryi, który założył Karol Wielki. Urodził się 8 września 801 roku we Francji. Francuski benedyktyn. Został biskupem Hamburga 10 listopada 831 roku. A tutaj mamy Adolfa III Schauenburga, syna Adolfa II, założyciela Lübeck. Adolf III Schauenburg założył portowe miasto Hamburg. Był prapradziadkiem polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Jego synowie to biskup Bruno, założyciel Braniewa i Branic, jak również Adolf IV, Schauenburg święty franciszkanin, który był pradziadkiem królowej Polski Małgorzaty Brandenburskiej, urodzonej w Berlinie w dniu, kiedy święty Ludwik, król królów, odszedł do nieba 25 sierpnia 1270 roku. Urodziła się Małgorzata Brandenburska, żona krewnego swojego, Przemysława II, syna Przemysława I. Urodził się Przemysław II po śmierci ojca. Jego mama ufundowała, była wnuczką świętej Jadwigi Śląskiej i ufundowała klasztor Cysterek. Tu mamy kościół świętego Mikołaja, zostawiony po programie 2077 dni kuzynów Wyszyńskich jako ruiny. Występował tu przestępca Bydłoszecki, Barciszewski, który na Żoliborzu został aresztowany razem z Pileckim. Teraz mamy wszystko sfałszowane, już ich nie ma. Ale ten teatr zaplanowano 12 października 1492 roku w Konstantynopolu. Tego dnia Krzysztof Kolumb, syn króla Polski, odkrył Amerykę, ale pielgrzymował do Saragosy, do Matki Boskiej Nadziei, która objawiła się świętemu Jakubowi 20 stycznia w 40 roku, kiedy jeszcze żyła na ziemi. Przyniosły ją anioły na słupie, które postawili w morze. Dlatego się nazywa Matka Boska de Pilar. Pozostały ruiny i kłamstwo, że była wojna. Jaka wojna? 2077 dni. Zaczęli 1 września. W rocznicę urodzin świętego Rafała Kalinowskiego w Wilnie. Rówieśnika polskiego papieża Piusa X. A tutaj wstawili anioła ziemi. Anioł ziemi jest 8 języków, ale brakuje polskiego. Miasto Maryi. Miasto, które miało być zniszczone 700 lat diecezji chełmińskiej. Dlatego, że to bombardowanie akcji Gomora
19 lipca 1943 roku w Rzymie zginęło ponad 4000 ludzi. Zburzyli bazylikę świętego Wawrzyńca, gdzie jest pochowany Pius IX. Kiedy ufundowali kaplicę Piusa IX 31 maja 1894 roku, tego dnia w Oświęcimiu nad kościołem dominikanów świętego krzyża, klasztoru dominikanów założone przez Mieszka Cieszyńskiego w 1282 roku ukazała się Matka Boża. Matka Boża 31 sierpnia 1894 roku. Nasz święty Maksymilian, urodzony 8 stycznia, miał wtedy kilka miesięcy. Tego samego roku urodziła się niezwykła Paskelina, sekretarka Piusa XII, ostatniego fatimskiego papieża, który jako nuncjusz papieski był tutaj w Hamburgu wielokrotnie. Tutaj mamy dzwony i wieże i kłamstwo, że to Niemcy. A dlaczego kościoły? A dlaczego ludzie? A dlaczego bombardowania? A dlaczego zamordowano w Hamburgu biskupa Płocka Wedmańskiego 11 lipca 1941 roku, kiedy wsadzono do Dachau księdza Neuhäuslera, urodzonego przy Dachau 27 stycznia 1883 roku? A dlaczego nie mówi się, że 18 maja 1920 roku w Rzymie spełnić swoje marzenie i swoje, kładąc kamień węgielny pod kościół Serca Chrystusa Króla, 77-letni założyciel sercanów, Leon Deon, którego nie dopuszczono do beatyfikacji, bo był antysemitą. Mówię prawdę. Zmarł w Brukseli w sierpniu 1925 roku, kiedy JP2 Karol Wojtyła miał 5 lat. Jego matka, Emilia Kaczorowska, Żydówka, urodziła się 26 marca 1884 roku na ulicy Smoleńsk 15. Naprzeciwko w tym samym czasie powstał Kościół Niepokalanego Serca Maryi, Smoleńsk 6, gdzie przez 33 lata była rezydentką mama świętego Maksymiliana, Marianna Kolbe, urodzona w 1830 roku albo 1870. Mama, rezydentka, widziała swojego syna, jak przyszedł do niej, bo likwidacja Maksymiliana Kolbe była zaplanowana przez Wyszyńskich. Była zaplanowana również przez Pawła VI. Dzisiaj są jego urodziny. Paweł VI, mason, homoseksualista, nie miał chrztu, a urodził się 26 października 1897 roku. Tego dnia, kiedy otwarto ratusz w Hamburgu. Ratusz w Hamburgu stojący na dwóch klasztorach Fundacji Rodziny Króla Jana III Sobieskiego. Jezu, ufam Tobie, wszyscy święci, święty Maksymilianie, święty Benedykcie V, którego 1040. rocznicę obchodzimy. Wszyscy święci, módlcie się za nami.